Następna stacja księcia Janusza. Witam Was tutaj, cześć, cześć, ząż. Zapraszam już na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra Warszawskiego. Od razu mówię na samym początku, dzisiaj mówimy o stacjach C06, C07 i C08, a po ludzku Księcia Janusza, Młynów i Płocka, które to stacje będą otwarte za 27 dni, chyba że odcinek nie pojawia się w niedzielę, wtedy za mniej. Tak czy siak, to jest data na 27 dni, czyli niedługo, już jest mniej niż miesiąc, co oznacza, iż do 4 kwietnia faktycznie będzie się działo. I zaczynamy sobie po kolei, czyli od stacji C06, Księcia Janusza. Stacja, i tak, od razu mówimy, jak to wygląda. Droga, ulica Gutrzewska, jest otwarta, ale nie będę oczywiście mówić o tym samotnie, ponieważ chyba nie byłbym sam, gdybym nie powiedział, że nasz ukochany Sykut gdzieś tutaj, mniej więcej w tym rejonie, stoi i marznie, i nawet chyba nie w deszczu, ale całkiem nieźle. I świeża relacja. 4 kwietnia 2020 roku ma odbyć się oficjalne otwarcie tych trzech stacji na Woli. Ja znajduję się aktualnie na stacji Księcia Janusza, gdzie pod ziemią odbywają się prace związane z bezpieczeństwem. Oczywiście mamy również informacje na temat ulicy Gurczewskiej przy Młynowie. Mianowicie wiemy tyle, że nie wiemy, kiedy zostanie ona otwarta. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No, także mniej więcej wiecie, jak to wygląda, po prostu stacja już jest właściwie na ukończeniu, tam ostatnie szlify są dorabiane, odbiory techniczne i tak dalej, i oczywiście, jak mówił Sykul, ostatnie części typu sprawdzanie przez strażaków wszystkich systemów antypożarowych i tak dalej. Także idziemy sobie dalej Gutrzewską, idziemy. Po drodze mamy wentylatornię, tutaj jak było V06, tutaj jest oczywiście V07. Co do tej wentylatorni, nie mogę powiedzieć, że jest już na ukończeniu przy ulicy Gutrzewskiej tutaj. Ścieżki rowerowe są już otwarte, przejezdne. No i właściwie to tyle, co mam powiedzieć o niej. Ładnie wygląda i u niej prace też już są na takim faktycznie finalnym zakończeniu. Tam jakieś ewentualnie storopianki są doklejane czy jakieś takie listewki. Przechodzimy dalej, jedziemy Gutrzewską. Jedziemy i dochodzimy do stacji Młynów. Tak, to jest nasza ukochana stacja C07 Młynów. Tutaj droga Gutrzewska jest już na ukończeniu, to znaczy chodniki są jeszcze tutaj wykańczane, ale ponieważ nikt jeszcze nie zna dokładnej daty, kiedy zostanie otwarta ta ulica, to ona, mogę powiedzieć oficjalnie, że zostanie ta ulica otwarta 4 kwietnia, zostanie na pewno już otwarta. Czy wcześniej? Jeżeli tak, jeżeli będę o tym coś wiedzieć, oczywiście Was szybko o tym poinformuję. Natomiast z tego co wiem, na razie nie ma aż takich informacji na ten temat. Jak widzicie, tutaj na mapie już jest pokazane, że jest stacja Młynów, więc naprawdę całkiem przyjemnie. Nie ma co prawda jeszcze wszystkich wyjść, bo tego jeszcze nie zmieniliśmy, ale naprawdę całkiem to jest aktualne. Co do samej stacji, stacja jest całkiem dobrze już gotowa. Wszystko jest na górze, tylko wygląda to tylko, że trzeba zdjąć folię z napisu metro i można tam wpuszczać ludzi, co nie? Także naprawdę tam jest, bym powiedział, na wisienka na torcie już jest zrobiona. Stacja gotowa właściwie. Nie wiem, czy to tam coś jeszcze jest niegotowe. Z tego co słyszałem, to można tam byłoby wpuścić pociągi, nawet pasażerów. Jedyne czego by brakowało, to nie wiem. To jest aktualnie chyba właśnie jeszcze robione, faktycznie. Trzeba byłoby dograć jeszcze do Inspiro komunikaty dźwiękowe. Ale jeżeli dobrze pamiętam, że to właśnie teraz, w tym tygodniu jest właśnie przyłączanie metra tych trzech nowych stacji do odcinka centralnego, więc dzięki temu w tym momencie właśnie już komunikaty dźwiękowe muszą być, bo one są wgrywane do Inspiro i od czasu, kiedy właśnie zostanie to przyłączone, to wszystkie pociągi będą jeździły na pełnej trasie Inspiro, natomiast nie będą się zatrzymywały i wszyscy pasażerowie będą musieli wysiąść na rondzie Daszyńskiego, a pociąg będzie jechać dalej do Księcia Janusza, czyli w teorii jakby ktoś się tak wiecie. Przypadkiem nie wysiadł z pociągu, ale oczywiście tutaj nic nie sugeruje, także tak to by wyglądało. Tak wygląda stacja Młynów, właściwie gotowe. Przechodzimy dalej, pomiędzy nimi nie ma żadnego wentylatorni, ponieważ jest bardzo krótki odcinek. I przechodzimy do stacji Płocka. Płocka to już jest właściwie, chyba każdy zauważył, że jest gotowa. Poza tą wentylatorną, która jest na samej stacji, tam trochę to jeszcze, tam jest największe są roboty. Natomiast przy wyjściach to są ostatnie podwieszane sufity doklejane przy wyjściach, podwieszany sufit, ten z miedzi i tak dalej.
Wyjścia są właściwie gotowe, poza oczywiście płotami, które cały czas jeszcze są. Tak samo jeszcze nie jest otwolowany znak metra, pewnie będzie otwolowany chwilę przed otwarciem. No i co tu dużo mówić, no, wygląda to naprawdę całkiem przyjemnie. O, tutaj coś jest. Naprawdę całkiem nieźle. I stacja właściwie jest gotowa do oddania do użytku. Tak, no co tu dużo mówić. Jak bardzo bym nie chciał dużo mówić, to mogę tylko pokazać zdjęcia i wizualizację, jak to teraz wygląda i na górze jak wygląda. Natomiast sama stacja na dole jest praktycznie gotowa. Jak byłem raz u nich, to słyszałem właśnie komunikaty straży pożarnej, jak tam próbowali, robili próbną ewakuację, ale sama stacja jest naprawdę, bym powiedział, na etapie ukończenia i skończenia. Już autobusy tutaj też jeżdżą Płocką od dawna, więc to jest właściwie gotowe. Też jakbyście, jeśli jesteście ciekawi, jak będzie jeździć komunikacja po otwarciu metra, powinien się teraz wyświetlić to w karcie. Tak, to już właśnie zrobiłem na ten temat materiał, gdzie właśnie poinformowałem was dokładnie gdzie, co i jak. Dobrze, no i dalej jedziemy sobie, to była stacja C08. V19, czyli wentylatornia szczekowa, o tutaj jest V19, nawet podpisał ją ktoś, na bogato. To jest wentylatornia, która tutaj jest ukończona. Jedynie co tam, to jeszcze jakieś ostatnie szlify, tak jak mówiłem, jakieś tam sklejki, wklejki, drzwi dokręcanie, wyważanie ich wszystkich, a właściwie wentylatornia jest na etapie finito. I dochodzimy do stacji Wiadomej, czyli do stacji Adonda Daszyńskiego i tutaj właśnie w tym miejscu będzie przyłączanie wszystkich systemów i w głównej bazie tutaj na Adondzie Daszyńskiego będzie podłączenie wszystkich tych okablowań, pobranie do oprogramowań i tak dalej, a wszystko ze sobą będzie podłączone do STP Kabaty, który się znajduje w ogóle bardzo daleko od tego miejsca, bo na Ursynowie. I właśnie tutaj, a tu jest nadzór ruchu i właśnie w tym miejscu będą mieli dokładne kontrole i podgląd, jak to wszystko wygląda na całej linii. Oczywiście też drugie centrum sterowania jest też na stacji standardowy, ale ono się trochę mniej liczy, no bo mimo wszystko to Kabaty aktualnie wszystko nadzoruje. Więc tak jak mówiłem, linia jest właściwie gotowa. Odcinków z tej linii poza otwarciem oficjalnym chyba już nie będzie. Chyba że nam się uda wejść oficjalnie lub nieoficjalnie, oficjalnie, na którąś ze stacji metra. Jeżeli tak, to życzę nam powodzenia, może spróbujemy tam wpaść. Byłoby to naprawdę ciekawe wydarzenie, jeszcze tak chwilę przed otwarciem. I oczywiście bym zapomniał, ale najważniejsze na końcu, czyli łączymy się z Sykutem raz jeszcze a propos ciekawostki co do stacji Księcia Janusza i ogólnie całej drugiej linii metra. Tak jak już mówiłem, znajduje się na stacji Księcia Janusza, na której znajduje się aż 9 wyjść, co jak na metro warszawskie jest sporo. Ale to nie jest najwięcej, ponieważ na Dworcu Wileńskim znajduje się aż 13 wyjść z metra. To wszystko ode mnie. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy Sykucie. Tak jak mówiłem, a właściwie powtórzę jeszcze raz, od właśnie dzisiaj, 8 marca 2015 roku, czyli 5 lat temu, odbyło się oficjalne otwarcie drugiej linii metra odcinka centralnego. To była wielka uroczystość. Czy jakiekolwiek imprezy z tej okazji będą się odbywać, raczej wątpię. Przynajmniej nie ma jeszcze oficjalnych informacji od metra, więc nie przewiduję takich rzeczy. I co tu dużo mówić, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie go górę. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!